Witam wszystkich ponownie w nowym odcinku o perfumach. Ja na imię mam Darek i chciałem na wstępie zakomunikować, że postanowiłem tym odcinkiem, tym zapachem, o którym zaraz Wam powiem parę słów, otworzyć sezon jesienny 2019. A więc oficjalnie otwieram sezon i przez najbliższych parę miesięcy mam nadzieję podzielić się z Wami zapachami z mojej kolekcji, które przeznaczyłem, powiedzmy, albo które mają przeznaczenie, które ja uważam, że nadają się na sezon jesienny. Chciałem Wam opowiedzieć też kilka słów. Zapachem, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, jest to naprawdę zapach dla mnie wyjątkowy i jest to zapach designerski, ale to jest już naprawdę ta najwyższa półka designerska, a sam zapach wydaje mi się, że no, jest to naprawdę mistrzostwo. Jest jedyny w swoim rodzaju. Ja myślę, że jeśli ja miałbym pójść do sklepu, do drogerii i powiedzmy miałbym wybrać zapach designerski, tylko jeden, z pewnością sięgnąłbym po ten zapach. Zapachem, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, wydaje mi się, że naprawdę w 100% nadaje się na sezon jesienny. Jest to dla mnie 100% zapach jesienny. Samo nawet psiuknięcie to już daje, wiecie, otwiera nam umysł od razu. Przynajmniej ja tak mam, że tak jak już bym czuł jesień. Zapachem, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, jest to Chanel Allure Pour Homme. Jest to protoplasta, od tego zapachu jeszcze są flankery, ale dzisiaj chciałem porozmawiać o tym. Jest to zapach dla mężczyzn, jest to woda toaletowa, ta butelka to 50. I teraz tak, wspomniałem, przeznaczenie tego zapachu jest to zapach męski i ja się tutaj w 100% zgodzę. Jest wiele zapachów, które powiedzmy asygnują się, że są przeznaczeniem dla mężczyzn, aczkolwiek czasami no, po psiuknięciu możemy odczuć, że możemy zobaczyć, że nasze odczucia powiedzmy są błędne co do napisu na butelce. Tutaj jednak ja się zgadzam w 100%. Jest to zapach naprawdę wyjątkowy. Jest to zapach bardzo romantyczny, ja bym powiedział. I chciałem tutaj stanąć na chwilkę. Ja bym powiedział, że jeśli ktoś, powiedzmy, jest ograniczony finansowo, a chciałby mieć u siebie w kolekcji, powiedzmy, no przynajmniej 2-3 zapachy. Jeden do ubioru codziennego, jeden, powiedzmy, na dyskotekę, i jeden na jakieś specjalne okazje. Wydaje mi się, że właśnie ten zapach to jest ten trzeci powód na specjalne okazje. Dlaczego tak myślę? Ano dlatego, że i tutaj zwracam się do panów i do młodych i do starszych. To jest taka moja prywatna sugestia. Jeśli pójdziemy powiedzmy na randkę, zabierzemy dziewczynę na kolację, no oczywiście będziemy elegancko ubrani, no przecież nie pójdziemy w worku po kartoflach. To się wie samo przez się. Ale do eleganckiego ubioru no, wypadałoby dołożyć coś, tak jak niektórzy mówią, że perfumy, elegancki ubiór bez perfum to tak jakby się powiedzmy czegoś nie założyło, czegoś nie dołożyło, tak jak bez jednego buta. I ja się tutaj zgodzę. Idąc na randkę, powiedzmy randka, czyli no to niech to będzie kolacja, nie kino, ale powiedzmy kolacja, no dziewczyna zapamięta nas po zapachu. Ona może nie pamiętać, powiedzmy, w co byliśmy ubrani, jeśli ta randka powtórzy się znowu tam kiedyś, dajmy na to. Może nie pamiętać dokładnie, w co byliśmy ubrani, ale na pewno zapamięta zapach, a szczególnie zapach, który się jej spodoba. Jeśli mam trochę racji, jeśli będą oglądały jakieś dziewczyny, no to niech, bardzo bym prosił, niech się wypowiedzą, czy chociaż w minimalnym stopniu mam rację. I teraz tak, właśnie o to chodzi, żeby dziewczyna zapamiętała zapach, dlatego wydaje mi się, że ten zapach na specjalne okazje i żeby go nie używać zbyt często. To musi być coś, co zrobi na dziewczynie wrażenie. Jeśli ten zapach, owszem, jeśli jej się spodoba, a ten zapach lubi się podobać dziewczynom,
jeśli będziemy go używali za często, no to on straci, powiedzmy, tą wyjątkowość. To jest właśnie od czasu do czasu, na specjalną okazję, bo jeśli następnym razem też się spotkamy z dziewczyną, będziemy psiuknięci tym zapachem, to ona wtedy powie, że wspomni, o, znowu ładnie pachniesz. I właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi. Ona ma pamiętać zapach. Ja wam powiem taką anegdotę, taką opowieść z mojej prywatnej historii. Jakieś parę lat temu na ulicy spotkałem swoją byłą dziewczynę, z którą nie widziałem się przez kilkanaście lat, a w tamtym czasie, kiedy się z nią spotykałem, używałem, to była podróbka dżupa, tego niemieckiego zapachu Jup Ohm. To była węgierska podróbka, aczkolwiek bardzo dobra podróbka, bardzo, bardzo niemalże identycznie naśladowała sam oryginał. Jej ten zapach bardzo, bardzo się podobał. I w tamtym czasie ja byłem psiuknięty, no już stać było mnie wtedy na oryginał, byłem psiuknięty oryginałem. I wiecie co, pierwsze co po paru zdaniach, po kilku chwilach, powiedzmy, przywitania się, pierwsze na co zwróciła uwagę, powiedziała, że o, dalej używasz tego zapachu. No, to był akurat przypadek, bo już wtedy miałem kilka designerskich zapachów u siebie w kolekcji, ale akurat wtedy byłem psiuknięty właśnie dżupem. Ja mówię, no tak, tylko tym razem już mówię, teraz mnie stać już na oryginał. A więc, jak widzicie, to było kilkanaście lat, a dziewczyna pamiętała, ona mogła nie pamiętać, powiedzmy, w co byłem ubrany, jak się widzieliśmy ostatnim razem, ale pamiętała zapach, pamiętała, czym byłem psiuknięty. A więc to właśnie o to chodzi. To jest taki zapach, mówię, ja bym go przeznaczył, taka moja sugestia dla panów, dla chłopaków, na specjalną okazję i nie za często. To ma być coś wyjątkowego. Miejmy nadzieję, że ta, no może nie rada, taka sugestia się na coś przyda. A więc wracając do zapachu. Zapach jesienny. Przeczytam wam nuty. Jeszcze wspomnę, zapach stworzony w 99 roku, a więc no już swoje lata ma. Nutami głowy jest imbir, lawenda, mandarynka, brzoskwinia, bergamotka i cytryna. Nutami serca jest gardenia, paczula, frezja, jaśmin, wetiveria, anyż, cedr, pieprz, róża i brazylijskie drzewo różane. Nutami bazy jest skóra, drzewo sandałowe, fasolka tonka, bursztyn, piżmo, benzoesen, kokos, mech dębowy i wanilia. A więc no, składników jest tutaj co niemiara napakowane i to naprawdę jest tak wszystko elegancko, bardzo ładnie, niemalże mistrzowsko zmieszane. Zapach ogólnie jest kremowy. On tylko na początku, jak się psiuknie, on się otwiera troszeczkę pikantnie. No ale to z tego względu, że zawiera mandarynkę, zawiera cytrynę, a więc troszeczkę takimi cytrusami. Ale ogólnie, co ja wyczuwam z tego zapachu, jest to skóra, jest to wanilia i jest to drzewo sandałowe i gdzieś tam jeszcze właśnie wmieszana jest ta fasolka tonka. A więc to są takie, dla mnie, ja uważam, to są takie akordy, jakby to można było powiedzieć, najbardziej optymalne, zbliżone, powiedzmy, do zapachów, które są z przeznaczeniem na sezony takie chłodniejsze. Parametry zapachu. Parametry są dobre, aczkolwiek ja słyszałem, ja ten zapach kupiłem, żeby nie skłamać, jakieś 6 lat temu, coś koło tego. I nie wiem dokładnie, bo teraz powiedzmy w drogerii nie próbowałem, nie wąchałem w sklepie, ale słyszałem, że chyba przeszedł zapach reformulację, że to już nie jest to, co było kiedyś, ale tego naprawdę nie mogę potwierdzić. Ale nawet jeśli przeszedł tą reformulację, no wciąż powinien, wiecie, nawet w 90% oddawać wszystko to, co ma oryginał. No, miejmy nadzieję. Tak czy inaczej, zapach naprawdę jest warty ceny. Tak jak wspomniałem, jest naprawdę na specjalne okazje, bardzo pięknie pachnie, dziewczyny go lubią, jeśli kupujemy z przeznaczeniem już nawet nie dla siebie, ale jak chcielibyśmy zrobić wrażenie na dziewczynie, to jak najbardziej ja bym polecił ten zapach. To jest taki właśnie, to jest taki zapach romantyczno-uwodzicielski, ja bym powiedział. I nawet
ja bym się skusił, że nawet młody chłopak też spokojnie mógłby go użyć, ale tak jak wspomniałem, na specjalną okazję. Nie do codziennego użytku, tylko na specjalną okazję. Żeby się zapach nie znudził, a i żeby właśnie został dobrze zapamiętany. Parametry są dosyć dobre. To jest 6-7 godzin. On jest cały czas wyczuwalny przez pierwsze 3-4 godziny z ogonem nawet. No to też w zależności ile psiupniemy. Ale parametry są przyzwoite. Co jeszcze mogę powiedzieć? No nic, to by było chyba na tyle. Także mówię, no otwarcie sezonu jesiennego z takim dla mnie wyjątkowym zapachem. Mimo tego, że jest to zapach designerski, jest to zapach naprawdę wysokiej klasy. Wydaje mi się, że jeden z najlepszych, jakie możemy znaleźć na półkach, powiedzmy z mainstreamami. Polecałbym zapoznać się, pójść do drogerii, psiuknąć, wypróbować, przetestować, podjąć właściwą decyzję i cieszyć się z zakupu, jeśli takową decyzję podejmiemy. To by było właściwie na tyle, a my widzimy się w następnym odcinku. Któregoś pięknego dnia znowu coś wyciągnę z szafki i będę się chciał z Wami podzielić tym, co mam u siebie w kolekcji. A tymczasem trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!